Property News Podcast. Aneta Wieczorek-Chodyra, propertynews.pl. Grzegorz Chmielak, Aksimo. Rejty w nieruchomościach komercyjnych, tak czy nie? Czego powinniśmy oczekiwać, jeśli chodzi o rejty w Polsce? Rejty w nieruchomościach komercyjnych, ja bym raczej powiedział w ogóle, czy rejty, tak czy nie. Niezależnie od tego, czy nieruchomości komercyjne, czy nieruchomości mieszkalne. No podejść było już kilka. To prawda, ale tak naprawdę dotychczas dużo się mówiło, było ileś tam podejść, jednak uczestnicy rynku czy decydenci stwierdzili może, że nie jest to dobry moment, tak jak pamiętamy z historii. Czy to była dobra decyzja, czy nie, trudno to oceniać. Mi się wydaje, że w tym momencie mamy zdecydowanie właściwy moment, żeby taki instrument na naszym rynku się pojawił. I ja muszę powiedzieć, żebyśmy sobie jakby zaczęli usystematyzowali tak całą tą tematykę, że rejty często są utożsamiane z takimi instrumentami, które można porównywać do inwestycji w obligacje. Ale to nie są inwestycje w obligacje. To są po prostu inne rodzaje akcji. Jeżeli mamy rejt notowany na giełdzie, to są inwestycje w akcje spółek, przedsiębiorstw inwestujących w nieruchomości. Czyli powiększamy portfel możliwości finansowania. Portfel inwestowania. Przede wszystkim, tak? Inwestowanie w tym momencie pojawia się, staje się otwarte, dostępne przede wszystkim dla osób prywatnych, którzy dzisiaj, wiadomo, byli tylko zainteresowani, czy mieli możliwość inwestowania w mieszkania, lokale użytkowe. Historycznie tak to mieliśmy, że tak powiem, ustrukturyzowany nasz rynek. Polacy zresztą są bardzo nieufni, jeśli chodzi o powierzanie komuś pieniędzy do zarządzania. Co wiemy, jak się działo w historii. W tym momencie każdy inwestor, a kto miał nadwyżki gotówkowe, inwestował w mieszkania, czy większość takich inwestorów inwestowało w mieszkania, utożsamiano tę inwestycję też jako inwestycję pasywną. To znaczy, która nie za bardzo wymaga zaangażowania. No ale posiadanie 2 czy 3 mieszkań już nie jest takim pasywnym inwestowaniem. A co dopiero 30? REIT ma to do siebie, że on powinien właśnie być taką inwestycją pasywną, czyli tak naprawdę kupujemy akcje REIT-u i można powiedzieć, że zapominamy, tak? Oczekujemy dywidendy, bo to jest jakby kluczowe w REIT-ach, żeby to dywidenda była wypłacana cyklicznie, dywidenda z zysku wygenerowanego przez taką spółkę. Natomiast też nie patrzymy na to, czy nie powinniśmy jakby mieć jedynego horyzontu celu inwestycyjnego, żeby wartość tego REIT-u, wartość akcji tego REIT-u wzrastała. A o czym jeszcze powinniśmy pomyśleć? Powinniśmy pomyśleć, mi się wydaje, o tym, jak REIT-y zarządzają przede wszystkim swoją polityką inwestycyjną i swoją polityką płynności. To jest, myślę, kluczowe po to, żeby REIT-y były w stanie generować zysk wypłacany dla inwestorów. Inwestorzy, przynajmniej w innych jurysdykcjach jest tak, że spółki typu REIT są zwolnione z podatku CIT. U nas zdaje się, że ma być trochę inaczej, natomiast opodatkowana jest dywidenda. I w tym momencie cały zysk wygenerowany z działalności, również tam jest uwzględniana jeszcze amortyzacja, to znaczy amortyzacja w zwykłym podejściu jest liczona jako koszt, tak? Natomiast tutaj do wypłaty tego zysku amortyzacja jest jeszcze brana pod uwagę. Mówię w innych jurysdykcjach. Pytanie, jak to będzie i ile procent zysku wygenerowanego z danej działalności danego REIT-u będzie mogło być przeznaczone na dywidendę. W niektórych krajach jest to 90%. Teraz pytanie, czy takiemu Kowalskiemu, który do tej pory inwestował w mieszkania, a teraz zainwestuje w REIT, będzie się to opłacać? No, jeżeli będą wprowadzone odpowiednie ulgi, udogodnienia podatkowe, zdecydowanie tak, to ma być właśnie ta zachęta. To ma być zachęta do tego, żeby inwestować długoterminowo, oszczędzać, żeby REIT był
żeby Kowalski miał możliwość zainwestowania nie tylko w jedno, dwa, trzy bądź kilkadziesiąt mieszkań, tak, tylko w tak naprawdę w zdywersyfikowany portfel różnych nieruchomości, w zależności od tego, o jakim ricie mówimy, czy on będzie, że tak powiem, branżowo ograniczony, czy, że tak powiem, zdywersyfikowany. I w ten sposób staje się właścicielem akcji przedsiębiorstwa, które posiada wiele nieruchomości. Czyli rejty w nieruchomościach jak najbardziej tak. Oczekujemy zysków po prostu. Czego jeszcze? Oczekujemy zysków z punktu widzenia inwestora, ale z punktu widzenia jeszcze całego rynku nieruchomości, polskiego rynku nieruchomości, oczekujemy, że ten rynek stanie się poprzez prowadzenie rejtów bardziej płynny i bardziej transparentny. Dzisiaj inwestorzy międzynarodowi, instytucjonalni, mimo wszystko traktują nasz rynek jako rynek, w którym udział inwestycji kapitału lokalnego w stricte nieruchomości komercyjne, bo jest inaczej, jeśli chodzi o inne rodzaje aktywów, o tym za chwilę powiem, jest bardzo ograniczony, bardzo niski. Co wpływa oczywiście na to, że ta płynność, możliwość odsprzedaży jest inna. I wydaje mi się, że dodatkowym czynnikiem, który ci inwestorzy uwzględniają, jest również dodatkowa premia z punktu widzenia jakby ograniczonej nieco płynności, tak, w tym sektorze. Polski kapitał raz, że nie miał takich możliwości, albo miał rzeczywiście możliwości ograniczone do takich zamkniętych funduszy emitujących certyfikaty z dużym progiem wejścia w taką inwestycję, to inwestuje przede wszystkim w inwestycje deweloperskie. Wszystkie inwestycje deweloperskie dzisiaj, jakby szczególnie widzimy to po mieszkaniówce, są zdecydowanie bardziej rentowne i pozwalają wygenerować dużo wyższy zwrot z kapitału. Przykładowo ostatni raport NBP na czwarty kwartał 2023 podaje, że zwrot z inwestycji w inwestycję wielomieszkaniową, wielorodzinną realizowaną przez dewelopera mieszkaniowego to jest ponad 22%. Dużo. Porównując do inwestycji choćby w budynek biurowy w Warszawie, budowa, komercjalizacja, sprzedaż, to jest prawie tyle samo co w obligacje, około 5,9 versus 5,6 w obligacje Skarbu Państwa. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje w mieszkania na wynajem, w przypadku pozyskania czy finansowania również takiej inwestycji kredytem, ta rentowność jest ujemna dzisiaj. Tylko i wyłącznie gotówkowy zakup, inwestycja w wynajem, w mieszkanie na wynajem powoduje, że jesteśmy lekko na plusie, około 2-3% rocznie. A mówił pan jeszcze o innym typie aktywów. Inny typ aktywów. Ja myślę, że tak naprawdę dla REIT-ów, ze względu na to, że powinniśmy mieć raz, że określone parametry dotyczące tak naprawdę jakie LTV, jakie rodzaje nieruchomości, czy one będą posiadały certyfikaty. Myślę, że to jest dzisiaj bardzo istotny element, kluczowy, tak? Bo budynki, wszystkie budowane budynki nowe będą musiały być taksonomiczne. To znaczy bardzo efektywne energetycznie, co myślę, że powinno być też jednym z kryteriów tak naprawdę polityki inwestycyjnej REIT-ów. Oprócz odpowiednich poziomów LTV, czyli finansowania kredytem bankowym, bądź też innego rodzaju finansowania. Wydaje się, że REIT-y powinny jeszcze mieć możliwość inwestowania w inne rodzaje aktywów. Ja bym tu wskazał bezpieczne rodzaje aktywów, to znaczy bezpieczne. Dla mnie może właśnie obligacje, ale pytanie, może spółek nieruchomościowych, tak? Może też inne papiery wartościowe, choćby są REIT-y, które inwestują w instrumenty kredytowe. To jest w Stanach Zjednoczonych dość rozpowszechnione. U nas być może choćby w takie bezpieczne papiery jak listy zastawne, emitowane przecież przez banki hipoteczne. Ten rynek znowu jest mały, ale może pozwoliłoby to na rozwój tego rynku. Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok, prawda?
Ale powiedział Pan o tym, że o regulacjach, tak, i o pewnych takich wytycznych, jeśli chodzi o REIT, tak, że być może kluczowe właśnie będzie chociażby niskoemisyjność, tak, jak bardzo ekologiczny jest obiekt. Czy to oznacza, bo de facto w tej chwili i zeroemisyjne, i ekologiczne bądź zrównoważone są zwykle te projekty, które są nowymi projektami. Czy to oznacza, że tak naprawdę będziemy inwestować tylko w te nowe projekty, czy to zmusi dotychczasowych właścicieli czy inwestorów do tego, żeby jeszcze częściej i jeszcze szybciej przebudowywać, modernizować te obiekty, które już istnieją? Czy ja myślę, że to jest też taki impuls do tego, żeby rynek przekształcał się w tym momencie jakby w inwestycyjne rodzaje, aktywa, które określane są jako inwestycyjne, właśnie stricte posiadające wszystkie zielone certyfikaty plus jeszcze spełniające wymagania taksonomii. REIT-y są zorganizowane w innych jurysdykcjach w ten sposób, że za REIT-em stoi tak zwany sponsor. Sponsor, który posiada, w zależności znowu od jurysdykcji, załóżmy 20% kapitałów, tak, w tym REIT-cie. Reszta to jest rozproszone wśród mniejszych inwestorów, ale też są ograniczenia dotyczące koncentracji, tak, kapitału, aby też dopuszczać mniejszych inwestorów do głosu. Więc taki sponsor w ten sposób również może, pozyskując pieniądze, tak, z giełdy de facto, przeznaczać te środki na odpowiednie modernizacje, remonty, dostosowania, o ile to jest opłacalne oczywiście. A czy można wskazać obiekty, typ obiektów, które mogą być najbardziej popularne, jeśli chodzi właśnie o inwestowanie w ramach REIT-u? No myślę, że zależy to też od koniunktury w danym sektorze, w jakim jesteśmy. Patrząc ogólnie na REIT-y, choćby porównując wyniki REIT-ów z indeksem S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, w ciągu historii, całej historii REIT-ów od lat 60. inwestycja w REIT była bardziej opłacalna niż inwestycja w S&P 500. Ale trzeba pamiętać, że oprócz koniunktury, dekoniunktury na giełdzie ogólnie, jeszcze mamy ryzyka związane właśnie z różnego rodzaju sektorami nieruchomości. Warto wskazać, co się działo i co się dzieje cały czas, jeśli chodzi o zmiany zwyczajów zakupowych, jeśli chodzi o nieruchomości handlowe. Mieliśmy też i doświadczamy cały czas jeszcze efektów pandemii, więc REIT-y, choćby które inwestowały w hotele czy biura, na pewno ich rentowność, czy możliwość w ogóle wypłaty dywidendy była pod znakiem zapytania, o ile w ogóle nie była zawieszona w tym czasie. Okazuje się, że no najbardziej odporne, najbardziej zyskowne inwestycje to są w REIT-y obecnie self-storage, czy industrial i warehouse w Stanach Zjednoczonych, i również residential. Również nieruchomości dedykowane ogólnie ochronie zdrowia. Czyli de facto pokrywa się to trochę z takimi ogólnymi kierunkami, na które w tej chwili zwracają wszyscy inwestorzy. Jesteśmy w dobie popandemicznej, tak? Więc widzimy, z jakimi problemami borykają się właściciele biur. Widzimy też, mimo tego, że u nas rynek, jeśli chodzi o nieruchomości handlowe, całkiem dobrze w te mniejsze rodzaje nieruchomości handlowych performuje, czyli cały czas mamy transakcje, cały czas jest zainteresowanie inwestorów. No niemniej jednak zwracamy uwagę na to, że no są pewne zmiany, że tak powiem, można to porównać może do jakichś trochę takich megatrendów, tak, na rynku nieruchomości, które widzimy. Warto wskazać taki czynnik, który może powiedzieć, ukierunkować nas jakby do tego, czy to jest dobry moment w tej chwili na wprowadzenie REIT-ów. Mieliśmy środowisko wysokich stóp procentowych, cały czas mamy, i w tym momencie oczywiście wszystkie inwestycje, tak, liczone w oparciu o cash flowy, tak, które gdzieś tam wymagają również odzwierciedlenia wysokich stóp procentowych czy wyższych stóp procentowych niż były dotychczas, no, są, że tak powiem, bardziej odporne, prawda? Więc to jest jakby w naturalny sposób można to czytać, okej, okay, jeżeli będzie lepiej, no to wygenerujemy większe zyski, prawda, jeżeli stopy procentowe spadną. Drugie, widzieliśmy też ze względu właśnie na wysokie stopy procentowe, jednak przecenę aktywów, porównując to do roku 2021, choćby na nieruchomościach magazynowo-logistycznych czy biurowych, widzimy, że to jest około 200 punktów bazowych różnicy w tej chwili, jeśli chodzi o stopy kapitalizacji
Nasza gospodarka również rozwija się w tej chwili bardzo dobrze, porównując jeszcze do, bym powiedział, takiej trochę recesji, która jest w Europie Zachodniej. Mimo tych ryzyk geopolitycznych, cały czas jesteśmy bardziej atrakcyjni, również dla inwestorów zagranicznych. Rynek, powstanie REIT-ów to nie tylko możliwość inwestowania dla Kowalskiego, tak, w rynek nieruchomości, ale również dla instytucji finansowych, które w odpowiedni sposób mogą sobie zdywersyfikować portfele inwestycyjne właśnie poprzez szerszy wachlarz spółek notowanych na giełdzie, o ile te spółki będą notowane na giełdzie, bo też mogą nie być, tak, w różnych jurysdykcjach różnie jest, które wypłacają regularnie dywidendę. Czyli mamy taki rodzaj tak zwanej spółki dywidendowej. Czyli czekamy, krótko mówiąc, na następny krok, czekamy na regulacje, no i wtedy być może porozmawiamy sobie znowu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.